skuteczne, bo Nixon długo po tej inauguracji nie porządził, to warto przypomnieć. Ale może nie ma co wieszczyć ponuro. No, nie ma co wieszczyć ponuro, ale może warto powiedzieć, dlaczego członkowie Izby Reprezentantów zdecydowali się na taki ruch. Dlatego, że jedni chcą zaprotestować przeciwko zachowaniu i słowom Trumpa w kampanii wyborczej i po wyborach. Inni z kolei są po prostu oburzeni faktem, że Rosja ingerowała w amerykański proces wyborczy. No i solidaryzują się z czarnoskórym kongresmenem Johnem Lewisem. To jest człowiek, który jest legendą walki o prawa człowieka z lat 60. On współpracował z Martinem Lutherem Kingiem, wielokrotnie był aresztowany, wiele wycierpiał podczas protestów w więzieniach i to on właśnie powiedział, że Trump nie jest prawowitym prezydentem właśnie ze względu na wpływ Rosji na kampanię wyborczą. No, Donald Trump skomentował słowa Lewisa w ten sposób, że powiedział, no to są słowa, żadne działania za tym nie idą. I to rozsierdziło demokratów w kongresie, dlatego że John Lewis jest naprawdę ikoną walki o prawa człowieka i absolutnie nie można powiedzieć, że on tylko mówi, a nic nie robi. No, całe jego życie jest dowodem na to, jak wiele zdziałał dzięki temu. To można zdziałać, jak to są głupie baby. Czarnoskórzy kongresmeni mogą być w kongresie, prawda? Nic nie można zdziałać. No właśnie, równocześnie przebiega proces akceptowania poszczególnych kandydatów prezydenckich na stanowiska w jego administracji. On również przynosi swój własny spektakl. Ostatnio oglądamy mnóstwo wyimków z takiego przesłuchania przez senatorów kandydatki na sekretarza odpowiedzialnego za edukację. I tu faktycznie to jest dość brutalnie. To, co te pytania, które padają pod adresem pani DeVos, są dość takie, powiedziałbym, ostre i też komentarze tego, co ona odpowiada, są dość brutalne, więc pytanie, jak ten proces się w ogóle toczy? No, proces się toczy, znaczy przesłuchania są w trakcie, jeszcze kandydat na sekretarza rolnictwa nie był przesłuchiwany, natomiast rzeczywiście to, znaczy w ogóle przesłuchania członków gabinetu nowego prezydenta są nie tylko tradycją, ale są właśnie takim spektaklem, który w tym roku, tym razem Donald Trump trochę utrudnił, ponieważ zaplanowali Republikanie te przesłuchania niemal równolegle, to znaczy jednego dnia, tak było w poprzednim tygodniu, że jednego dnia odbywały się po 3-4 przesłuchania niemalże równolegle, czyli co pół godziny. Wszystko po to, żeby po pierwsze przyspieszyć ten proces przesłuchiwania kandydatów do gabinetu, ale z drugiej strony chodzi też o to, żeby utrudnić pracę członkom Senatu, bo to Senat przesłuchuje kandydatów do gabinetu, ale również, żeby uniemożliwić opinii publicznej oglądanie tego, przysłuchiwanie się temu na żywo. Ten zabieg zresztą był bardzo mocno krytykowany nie tylko w mediach, ale także przez demokratów. Natomiast to, że są zadawane trudne pytania, zawsze są zadawane trudne pytania. Każdy gabinet musiał się zmierzyć z trudnymi pytaniami. Nie było inaczej w przypadku Baracka Obamy, kiedy republikanie, jak to się mówi, grillowali jego kandydatów. I tak samo teraz demokraci grillują kandydatów republikańskich. Natomiast fakt jest faktem, że ten proponowany przez Donalda Trumpa gabinet składa się głównie z mężczyzn. Tam zaledwie 4 kobiety w tym gabinecie będą. Nie ma żadnej osoby latynoskiego pochodzenia, co zostało tutaj bardzo mocno też podniesione przez środowiska i latynoskie. Są to właśnie biali ludzie i z niewielkim doświadczeniem w rządzeniu. Połowa z nich w ogóle nie ma żadnego doświadczenia
pracy w administracji centralnej i nigdy nie musiała startować w żadnych konkursach czy w wyborach, żeby zdobyć stanowisko. No, a poza tym jest to gabinet, najbogatszy chyba gabinet w historii Stanów Zjednoczonych, bo majątek Trumpa i jego ministrów to w sumie około 9 miliardów dolarów, tak się to szacuje, choć nie wszyscy podali jeszcze swój stan majątkowy. Natomiast sam ten proces zatwierdzania sekretarzy przez Senat może potrwać nawet i do 100 dni. Zdarzało się tak, że w dniu inauguracji, podobnie jak dziś, żaden sekretarz nie był zatwierdzony przez Senat. Tak samo było w przypadku rządu George'a Busha seniora w 1989 roku. Czyli można powiedzieć, że Donald Trump rozpoczyna już pracę dzisiaj, a jego rząd jeszcze nie? Znaczy właściwie, oczywiście to branie udziału w uroczystościach jest ciężką pracą, bo te uroczystości zakończą się późno w nocy. Donald Trump weźmie udział w 3 balach razem ze swoją żoną Melanią. I zresztą no to też jest taka tradycja amerykańska, że całe Stany Zjednoczone obserwują, jak nowy prezydent tańczy pierwszy taniec ze swoją małżonką. I to też trzeba przyznać, ciężka praca w niektórych przypadkach. No, Donaldowi Trumpowi trudno będzie pokonać w tej dziedzinie Baracka Obamę, który razem ze swoją żoną no, świetnie tańczyli i bardzo w naturalny sposób się zachowywali. Natomiast tutaj pojawiają się spekulacje. No chyba Trump sobie lepiej poradzi. Jak coś ma hajs, oni zatańczą. No i może być odwrotnie. Ja bym obstawiała, że będą tańczyć może do być całkiem odwrotnie, bo ludzie, którzy mają pieniądze, taki utwór, są pewni, taka są butni. Którą lubią właśnie silni, właśnie. Twardzi, biali, starsi mężczyźni. Właśnie. Natomiast, no tak. Zabara Komska już powinna być wykreślona w tym stanu. No. Nie, zdecydowanie nie. Natomiast no, fakt jest faktem, że jego administracja nie zacznie pracować dzisiaj. Natomiast w ogóle jeszcze przed Donaldem Trumpem i jego ludźmi jest no, ciężka praca obsadzenia stanowisk, bo mówi się o 700 tych najwyższych urzędnikach, którzy powinni być mianowani w pierwszej kolejności, ale w sumie do obsadzenia jest aż 4000 stanowisk. Dziękuję bardzo. Dorota Wara-Komska obecnie w Waszyngtonie. 14.36 za chwilę informacje. Program przygotowała Olga Tanajewska, a realizował Adam Szuraj. Połączenie. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Reklama. Panina? Bogusław, po prostu. Teraz wszystko może być prostsze. Dlatego w T-Mobile jestem. Gwarancja super prostej oferty na kartę. Za 25 zł co 30 dni masz rozmowy i SMS-y do wszystkich bez limitu i 10 giga. Szczegóły na gwarancja.tmobile.pl. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. A coś z fasolką? Pyszna. Tylko później te gazy. O, może zamówię pizzę? Nie, będę się czuła pełna. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. A do tego Travisto wspiera pracę żołądka, wątroby oraz jelit. Weź Travisto i pożegnaj się z dyskomfortem po ulubionych posiłkach. Travisto i trawisz to. Prowadzisz stowarzyszenie lub fundację, klub sportowy, a może koło gospodyń wiejskich? Nie masz się do kogo zwrócić z prośbą o pomoc i wsparcie? Szukasz inspiracji do partnerstw i działań? Znajdź w swoim województwie federację lub związek organizacji pozarządowych. Dołącz do innych. Wspieraj, ucz i inspiruj. Razem jesteśmy silni. Razem budujemy społeczeństwo obywatelskie. Serdecznie zapraszamy do zrzeszania się. Gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Zaprasza Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych. Kiedy zaczęły mi wypadać włosy, to nie była jakaś tragedia. Zdarza się. Niby można coś łykać, smarować. Ale komu by się chciało? Bo można dużo prościej. Pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. To żadna filozofia. Szampon DX2 wzmacnia cebulki włosów i włosy odrastają odporne na wypadanie. DX2. I nie ma co kombinować. Zmień szampon na DX2
powstrzymaj wypadanie włosów. Każda chwila jazdy BMW jest okazją do radości. Wjedź w nowy rok nowym BMW. Już dziś odwiedź swojego dealera BMW i skorzystaj z najlepszej oferty na ostatnie modele z rocznika 2016 w niepowtarzalnej cenie. BMW. Radość z jazdy. Jeszcze włosy to włosy, ale... Dziękujemy bardzo. Oszustów nie brakuje. O, widzisz? Oni tak chcą jakby podrobić Amerykę. Gdzie Ameryka? W Ameryce jest Trump. Miliardy dolarów u niego w rządzie, państwo widzą. I tacy ludzie, którzy mają pełno pieniędzy, to zachowują się bardzo pewnie i nie muszą się niczego bać. Także ta Warakomska coś kręci. Jeszcze ta Warakomska z czasów komunistycznych. Już powinni ją wywalić. Konferencja prasowa. Obecni są na niej premier Beata Szydło, a także ministrowie, minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński i minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Teraz politycy odpowiadają na pytania dziennikarzy w swoich wystąpieniach. Ministrowie mówili o tym, co udało się w roku zeszłym, a także jakie są plany na najbliższych 12 miesięcy. Konferencję prasową zdominował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który sporo miejsca poświęcił reformie sądownictwa, bo to ma być najważniejszy projekt realizowany w tym roku przez Ministerstwo Sprawiedliwości i o tym będziemy już teraz rozmawiać. Czas na komentarz. W naszym studiu mecenas Adam Tomczyński, prawnik i długoletni sędzia. Dzień dobry. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Bardzo wiele miejsca minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro poświęcił reformie sądownictwa, chociaż mam wrażenie, że jednak dużo więcej mówił o elemencie ludzkim, o sędziach, o ich przyszłości niż o zmianach strukturalnych. Na ten temat nie chciał zdradzać szczegółów. Przypadek? Mówił bardzo dużo o reformie sądownictwa, bo wydaje mi się, że to jest chyba najważniejsze zadanie na najbliższy rok. I tę reformę sądownictwa trzeba rozumieć nie tylko jako zmiany w sądach różnego rodzaju, ale także jako zmiany związane z Krajową Radą Sądownictwa. Pod koniec swojego wystąpienia pan minister wspomniał o Krajowej Radzie Sądownictwa, ale kto wie, czy to nie będzie tak naprawdę największa i najpoważniejsza zmiana, jeśli chodzi o sądy. A powiedział pan, że czynnik ludzki. Czynnik ludzki jest bardzo istotny. Chodzi o to, żeby w Polsce sądzili najlepsi, najlepsi merytorycznie, najlepsi, najmocniejsi psychicznie, tacy, którzy potrafią przeciwstawić się różnego rodzaju pokusom i żeby sądzili tacy, którzy rozumieją, że sądzenie to jest przede wszystkim służba społeczeństwu, a nie tylko powoływanie się na swoje przywileje. Minister rzeczywiście mówił o Krajowej Radzie Sądownictwa pod koniec swojego długiego, rozbudowanego wystąpienia. Wspomniał o planowanych zmianach kryteriów wyboru do Krajowej Rady Sądownictwa. Dlaczego pana zdaniem to może być tak ważny element? To jest bardzo ważny element. Oczywiście Krajowa Rada Sądownictwa ma swoje miejsce w Konstytucji i nie wszystkie zmiany da się zrobić bez zmian konstytucyjnych. Natomiast niektóre zmiany da się zrobić bez zmian konstytucyjnych. Konstytucja mówi o tym, że sędziowie są wybierani, natomiast sędziowie do Krajowej Rady Sądownictwa są wybierani, natomiast Konstytucja nie mówi, jak są wybierani i kogo wybierać. Do tej pory sędziowie, korzystając ze swoich praw samorządowych, korporacyjnych, dokonywali wyboru spośród siebie. Sami sędziowie dokonywali takiego wyboru. To prowadziło do sytuacji, gdzie jeśli sędziowie preferują pewną opcję polityczną, to tak naprawdę przedstawiciele innych opcji politycznych, a takie są w sądach, no nie ma co ukrywać, nie mogły wejść do Rady Sądownictwa. Co więcej, sędziowie rejonowi, których jest zdecydowana większość, o tym pan minister także mówił, także praktycznie nie mogli wejść do Krajowej Rady Sądownictwa. I to wydaje mi się, że trzeba zmienić. Pytanie, czy w ten sposób, jaki zdawał się sugerować pan minister Ziobro, czyli poprzez wybór przez parlament. No jak wiemy już z Trybunału Konstytucyjnego, wybór sędziów przez parlament to też nie jest doskonałe rozwiązanie. Może lepsze niż to, co jest,
ale na pewno niedoskonałe. I tutaj jeszcze jedno, panie redaktorze, jeśli mogę, jedna rzecz. Być może ten wybór, jeśli przez parlament, mógłby się odbywać niezwykłą większością głosów, niekwalifikowaną większością głosów, może 2/3, może 3/5, tak żeby uzyskać jakieś porozumienie ponad podziałami w parlamencie i w Krajowej Radzie Sądownictwa. Pan przywołał sytuację wyboru sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, jeśli chodzi o spory dotyczące tej właśnie instytucji w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy. Również na początku tych dyskusji pojawiały się takie propozycje, aby sędziowie do Trybunału właśnie byli wybierani większością 2/3. Ten postulat posłuchu nie znalazł wśród polityków obecnego parlamentu, ale zostawmy Trybunał. Na razie skupmy się na reformie sądownictwa. Zmiany kryteriów wyboru do Krajowej Rady Sądownictwa to jeden z elementów, o których mówił Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości. Wspomniał także na wstępie tej części, która dotyczyła reformy sądownictwa, że sędziów w Polsce jest bardzo wielu. To jest spora grupa ludzi, tyle że nie zawsze odpowiednio wykorzystywane są ich talenty i możliwości. To jest spora grupa ludzi, ale ja bym nie powiedział, że sędziów jest za dużo. Ja myślę, że sędziów jest w tej chwili tylu, ilu powinno być. Problem jest w czym? No problem jest w tym, co pan powiedział. Trzeba ich wykorzystywać zgodnie z ich najlepszymi umiejętnościami. Trzeba ich wykorzystywać do tych spraw, które umieją rozstrzygać, które potrafią. Bo to nie jest tak, że sędzia zna się na wszystkim. Nawet w sądzie cywilnym to przecież nie jest tak, że jeden sędzia zna się i na umowie dzierżawy, i na gwarancji, i na wekslu. Ja mogę zagwarantować, że jeżeli 90% sędziów dano do rozpoznania sprawy z weksla, to mielibyśmy olbrzymie kłopoty, jeśli chodzi o rozstrzygnięcie tej sprawy. To muszą być osoby, które po prostu na tym się znają, które tym żyją, które w tym siedzą. Tak samo z gwarancjami bankowymi. To jest bardzo specyficzna gałąź prawa i my musimy znaleźć ludzi, którzy mogliby to rozstrzygać. I tu z jednej strony chciałbym, żeby jednak był jakiś podział takich obowiązków w sądzie, żeby sędzia, który zna się na pewnej grupie spraw, rozpoznawał tę sprawę. Z drugiej strony bardzo pociąga mnie ten projekt pana ministra Ziobry, żeby losować sędziów, bo to też jest plus. Najlepiej by było, żeby losować ich w tej grupie spraw, na których oni się naprawdę doskonale znają. Bo co to spowoduje? To spowoduje podniesienie poziomu orzecznictwa. Podniesienie poziomu orzecznictwa to wzrost zaufania do sądów i osiągamy kolejny cel pana ministra i chyba cel Polski też. No właśnie, bo takie postulaty się pojawiły, czyli z jednej strony chęć przypisania sędziów do szczególnego rodzaju spraw, tak żeby nie każdy sędzia musiał orzekać na każdy temat, bo to, jak pan wspomniał, może kończyć się bardzo różnie. Z drugiej strony również chęć zadbania o większe zaufanie do sądów, czyli między innymi to losowanie, o którym pan mówił. I trzeba to w jakiś rozsądny sposób połączyć. Podzielić w jakiś sposób sędziów grupami spraw, na czym się najlepiej, naprawdę najlepiej znają, bo ja myślę, że sędzia, który 20, 30, 40 razy rozstrzyga sprawę dzierżawy, to on już wie, jak tę sprawę następną rozstrzygnąć. Oczywiście stan faktyczny będzie troszeczkę inny, ale on wie, na co zwrócić uwagę. Zna kontekst, ma większe doświadczenie. Zna kontekst, zna orzecznictwo, już nie musi szukać, może skupić się na tej sprawie. Tak naprawdę wie, jak rozstrzygnąć po pierwszym czy drugim przeczytaniu pozwu i odpowiedzi na pozew. A jeśli on dostanie sprawę wekslową, o czym wspomniałem, to zacznie się szukanie nie tylko po przepisach, po komentarzach, a jeszcze prawo wekslowe nie jest łatwo zrozumieć, także to będzie duży kłopot. I wśród tej grupy, gdybyśmy potrafili w to jeszcze wpleść to losowanie sędziów, to naprawdę za 2-3 lata będziemy widzieć efekty. A podziela pan opinię ministra, że zbyt wielu jest w Polsce sędziów funkcyjnych, co sprawia, że są oderwani od swojej głównej roli, czyli od orzekania. Tak jak powiedziałem, że sędziów w Polsce nie jest za dużo, to jeśli chodzi o sędziów funkcyjnych w Polsce, to z całą pewnością jest ich za dużo. No wydaje mi się, że 10, może 15% sędziów funkcyjnych to jest wszystko, na co państwo i sprawiedliwość stać tak naprawdę. 8,5 tysiąca sędziów, żeby się zajmowało tylko orzekaniem, niczym więcej, a ci funkcyjni w połowie orzekaniem, a w połowie kwestiami administracyjno-prawnymi. Już mamy kolejny kroczek do przodu, już jesteśmy bliżej ideału wymiaru sprawiedliwości. W tym kontekście między innymi minister Ziobro mówił o swego rodzaju odciążeniu sędziów, o zmniejszeniu liczby tych sędziów, którzy sprawują także pewne funkcje, na przykład administracyjne. Tylko że coś, co dla ministra jest odciążeniem, dla sędziego może być degradacją. No może, ale
to trudno. No, każdy sędzia, większość sędziów, których ja znam, jednak patrzą przede wszystkim na rozstrzyganie spraw i dla niektórych to obciążeniem jest być prezesem. Oczywiście dla niektórych to bycie prezesem to jest wielki zaszczyt, o który oni walczą, ale to chyba nie musi nam aż tak zależeć, żeby akurat na tych sędziach. Ja bym wolał, żeby sędziowie ci dobrzy, merytoryczni zajmowali się sprawami bezpośrednio orzekaniem, natomiast ci też dobrzy, też mądrzy, też merytoryczni, ale którzy mają w sobie dodatkowe umiejętności zarządzania, zajmowali się zarządzaniem. Ale naprawdę, jeśli 1000 osób będzie to robić w Polsce, w całym sądownictwie, to w zupełności wystarczy. Zresztą, żeby jasno powiedzieć, ten projekt, który był już, pewne informacje się w marcu ubiegłego roku pojawiały, on zakłada spłaszczenie struktury, tak bym powiedział, czyli jeden prezes w uproszczeniu pewnym na 30 sędziów, na 20 sędziów, a nie jeden prezes bywa, że na 3 sędziów w tej chwili. A są takie wydziały, że i przewodniczący jest i przewodniczącym, i sędzią. Może już nie, może nie dziś, ale jeszcze rok, dwa lata temu z całą pewnością. To bardzo kameralna sytuacja rzeczywiście. Jeśli chodzi o wielość funkcji zawodowych niektórych sędziów, o tym również mówił minister Ziobro, chodzi o swego rodzaju ograniczenia, tak żeby sędzia, przepraszam za kolokwializm, nie rozmieniał się na drobne, to znaczy, żeby poza orzekaniem nie zajmował się także jeszcze nazbyt wieloma pobocznymi zajęciami typu na przykład wykłady, chociaż domyślam się, że dzielenie się swoim doświadczeniem to jest wartość sama w sobie. Kwestia proporcji pozostaje do rozwiązania. Tu są dwie sprawy, bo pan minister mówił o tym i w kontekście, przede wszystkim w kontekście sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ale też i w kontekście sędziów sądów powszechnych. Tak jak pan powiedział, jest kwestia proporcji. Nie ma żadnych wątpliwości, to wynika wprost z ustawy, że sędzia, mówię o sądach, o sędziach sądów powszechnych w tej chwili, nie ma się zajmować niczym innym niż orzekaniem. Jedyny istotny wyjątek to jest prowadzenie wykładów, prowadzenie zajęć dla aplikantów i tym podobne sprawy. I to trzeba utrzymać w jakimś stopniu, zwłaszcza jeśli chodzi o aplikantów. No kto lepiej nauczy aplikanta sądowego niż sędzia? No, nikt nie nauczy lepiej. Kto lepiej nauczy aplikanta prokuratorskiego niż prokurator? To jest jasne, no ale nie może być tak, jak to bywało, zwłaszcza w Trybunale Konstytucyjnym, że sędziowie oprócz tego, że mieli wakacje trybunalskie miesiąc, półtora miesiąca normalnego, prawie dwa miesiące normalnego urlopu, no to jeszcze prowadzili więcej zajęć na uczelniach niż orzekali w Trybunale Konstytucyjnym, co skutkuje zaległościami od 2013 roku. No, temu trzeba położyć kres definitywnie. A czy potrzebne są oświadczenia majątkowe sędziów, do których byłby dostęp powszechny? Oświadczenia majątkowe sędziów są potrzebne i one są już bardzo długo. Natomiast czy muszą być publikowane, to ja mam co do tego duże wątpliwości. O ile nie mam wątpliwości, że powinny być publikowane oświadczenia majątkowe sędziów Trybunału Konstytucyjnego czy Sądu Najwyższego, bo to jest jednak ta najwyższa władza sądowa, o tyle wydaje mi się, że jeśli chodzi o sędziów sądów powszechnych, tych rejonowych, okręgowych, czy nawet apelacyjnych w tej chwili, to nie ma potrzeby upubliczniania, ale każde oświadczenie powinno być dokładnie zbadane przez odpowiednie instytucje. Na przykład Centralne Biuro Antykorupcyjne, nie ma co się przerażać, bo to nie znaczy, że sędzia musi być skorumpowany, tylko chodzi o to, żeby sprawdzić prawdziwość tego oświadczenia. Bo my mamy przecież oświadczenia majątkowe, na przykład burmistrzów no czy prezydentów miast, pan Adamowicz z Gdańska. No i co z tego, że mamy, jeśli po 10 latach dopiero okazuje się, że on coś źle napisał. Przecież te oświadczenia, to nie chodzi o to, żeby sprawdzać prawdomówność pana prezydenta czy sędziego, tylko chodzi o to, czy on nie zarobił na boku. To trzeba robić na bieżąco. Sprawdzać, czy sędzia nie ma jakichś nieusprawiedliwionych, nie dających się wytłumaczyć powodów. Czy to musi być publiczne? Według mnie nie musi. Czyli chodzi nie tyle o opublikowanie, o dostarczanie do powszechnej wiadomości pewnej informacji, tylko o weryfikowanie tych informacji, które znalazły się w opisie. Dokładnie, panie redaktorze, o to chodzi. Dokładnie o to sprawdzajmy, czy to prawda, a nie musimy wtedy publikować. A jeśli chodzi o kontrolę, miałaby powstać również Izba Dyscyplinarna, czyli swego rodzaju, jeśli dobrze rozumiem, sąd w sądzie.
Ja uważam, że to jest doskonały pomysł i chyba jeden z najlepszych, jakie dzisiaj usłyszałem. No, oczywiście było wiadomo, że Krajowa Rada Sądownictwa musi ulec zmianie. To był postulat zawsze Prawa i Sprawiedliwości. To było jasne. Natomiast jest też jasne, że elementem bardzo istotnym w Krajowej Radzie Sądownictwa jest postępowanie dyscyplinarne. Na przykład Krajowa Rada Sądownictwa wyznacza rzecznika dyscyplinarnego dla prowadzenia sprawy. I tutaj mamy olbrzymi kłopot, bo to, co do tej pory się działo i w KRS, i w postępowaniach dyscyplinarnych sędziów, i w ogóle wśród sędziów, niektórych oczywiście, broń Boże, nie wszystkich, niektórych, ale prowadziło do tego, że słynna, bardzo dobrze znana sprawa sędzi z Poznania, która dostała wyrok skazujący, kryminalny w postępowaniu karnym, i ona potem przez lata orzekała ty zabierasz to wszystko. Dlaczego? Dlatego, że postępowanie dyscyplinarne zostało umorzone, bo się pozwalam ci, Kopciuszku Moherowy, przedawnienia, czyli sąd karny skazał, a już sąd dyscyplinarny nie zdążył jej wyrzucić z sądownictwa. To przecież to jest dramat. I ta kobieta, która miała zarzut dotyczący nieprawidłowego korzystania z dokumentów sądowych, a tak naprawdę jej mąż podrzucał pewne dokumenty sfałszowane i ona orzekała na tej podstawie, ona wydawała wyroki w imieniu Rzeczypospolitej. I Krajowa Rada Sądownictwa w zasadzie mówiła, nie, no to w porządku, no nie zdążyliśmy, przedawniło się. Nie, to tak być nie może. Musi być odrębne ciało, im bardziej będzie niezależne od sędziów, tym lepiej, które będzie prowadziło postępowania dyscyplinarne i które będzie rozstrzygało. Taka izba dyscyplinarna w Sądzie Najwyższym to jest oczywiście wierzchołek góry lodowej, ale musi być też gdzieś niżej. I w tym celu właśnie ma być powołana izba dyscyplinarna, żeby do takich przypadków, o jakich pan wspominał, nie dochodziło, czy powstanie, kiedy powstanie. O tym z pewnością jeszcze będziemy mówić na antenie Polskiego Radia 24, a dziś o planowanej reformie sądownictwa na naszej antenie mówił mecenas Adam Tomczyński, prawnik i długoletni sędzia. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Reklama. Miękki, aksamitny, luksusowy. Ręcznik Belora może być twój aż 63% taniej. Wystarczy, że zrobisz... No, dobrze, dobrze. I pani Marzenka, no, może do pana komornika sądowego wystąpić z wnioskiem eksmisję, ale też musi najpierw założyć sprawę sądową. No. Czyli pani Marzenka może sobie czekać nie wiem, pół roku, rok. No. A tu dług nie leci. A. No leci, ale to jeżeli spółdzielnia Sław zrobiła to samo, to już to no tak, pół roku to minęło. Oni są szybsi, no. I kiedy będzie, mówiłam ci do rzecznika, prawo obywatelski, sam tą pizą. Ci, wiesz, zacni prawnicy i spokojnie. I szybciej zostaje mieszkanie socjalne. Spokojnie, tylko spokojnie. Czyli może ci pani Marzenka skoczyć na kanty dupy. Widzisz, pani. Ale pani Marzenka tu nie ma nic do rzeczy. Każdy swoje dostanie. No, każdy swoje dostanie, tylko widzisz. Pani prezes była, no, że tak powiem, zachowała się nieetycznie, no, bo nie powiedziała po pierwsze, że tu są długi i że tutaj ktoś jest i kobieta się wzięła i zdziwiła, no. Dla niej to był szok. No, myślała, że ze sobą wejdzie, a tutaj będzie jak Polska cała. Tam będzie łazienka zajęta teraz. Może ta pani prezes myślała, że ta Marzenka od razu będzie to długi płacić.
Także proszę Państwa, czekamy, aż te reklamy obrzydliwe przejdą. Zapraszam. Spod zasypanego lawiną hotelu we Włoszech udało się dotąd uratować 10 osób, z czego 8 dzisiaj. Lawina zeszła na budynek w Apeninach w środę wieczorem po trzęsieniu ziemi, które nawiedziło środkową część kraju. Na liście zaginionych są wciąż 23 osoby. Dwie osoby uratowały się, gdyż w momencie tragedii przebywały poza hotelem. W czwartek, pierwszego dnia akcji ratunkowej, spod gruzów niemal doszczętnie zburzonego budynku wydobyto dwa ciała. Dziś, tuż przed południem, trafiono na ślad sześciorga ocalałych, trzech mężczyzn, dwóch kobiet i jednej dziewczynki. Pół godziny później liczba ta wzrosła do 8, dokładnie o kobietę z dzieckiem. Wszystkich odwieziono natychmiast do pobliskich szpitali. Ratownicy nie tracą nadziei na znalezienie kolejnych osób, którym udało się przetrwać blisko dwie doby pod gruzami. Na hotel w masywie Gran Sasso w Apeninach w środę o 17.30 zeszła gigantyczna lawina, spowodowana, jak się przypuszcza, czterema wcześniejszymi wstrząsami sejsmicznymi. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Minister Sprawiedliwości i koordynator służb specjalnych są już po rozmowie z szefową rządu w ramach przeglądu resortów. Poinformowali o dotychczasowych dokonaniach i planach związanych ze swoją działalnością w nowym roku. Konferencji po spotkaniu wysłuchał reporter Polskiego Radia 24 Lucjan Olszówka. Powiedz, co pojawiło się w relacjach polityków i jak planują zorganizować pracę w swoich resortach w ciągu najbliższych miesięcy. Tej pracy będzie sporo w przypadku obu polityków, którzy zdali dzisiaj sprawozdanie szefowej rządu. I zanim o planach reformy sądownictwa, bo właśnie o jej szczegółach poinformował dzisiaj minister sprawiedliwości, to trochę o służbach specjalnych, które, jak oceniła premier, w wyniku ostatnich działań zaczęły w 100% wypełniać swoją misję. Służby mają przede wszystkim chronić obywateli i być na służbie państwu. I taka sytuacja dzisiaj, jak mówiła Beata Szydło, w wyniku działań rządu ma miejsce. To jest niezwykle ważne, aby Polacy czuli się bezpiecznie i by te wszystkie zagrożenia, które mogą się pojawiać, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, były po prostu eliminowane. I to jest zadanie, które jest postawione przed panem ministrem Mariuszem Kamińskim, przed podległymi mu służbami. To jest zadanie ochrony Polski, ochrony polskiego państwa, ochrony funkcjonowania wszystkich tych instytucji, które mają znaczenie strategiczne, ale też i każdego polskiego obywatela. Specyfika służb specjalnych i koordynowanie działań operacyjnych z reguły jest tajne, zatem Mariusz Kamiński mówił obrazowo o skali pracy, jaką wykonały podległe mu służby, bez szczegółów, co tłumaczył właśnie specyfiką służb specjalnych. To,
że u nas nie doszło do spektakularnych, krwawych zamachów. To wielkie szczęście, ale to również ciężka praca służb specjalnych. Mieliśmy w ubiegłym roku dwie światowej rangi imprezy. Zabezpieczenie tych imprez pod kątem bezpieczeństwa ich uczestników. Jestem przekonany, że były to najbardziej zaawansowane na największą skalę działania operacyjne służb specjalnych, być może w wolnej Polsce. I to do samej reformy sądownictwa. Będzie nowa ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Członków będzie wybierać parlament zgodnie z jej zapisami. W Sądzie Najwyższym z kolei powstanie Izba Dyscyplinarna. W sądach będzie nowy system informatyczny. Zmniejszy się także liczba stanowisk funkcyjnych w sądach. Tych zmian, jakie obejmą wymiar sprawiedliwości i dotychczasowy sposób pracy, będzie więcej, zapowiadał minister Zbigniew Ziobro. Chcemy też, to pewnie ucieszy nieco niektórych sędziów, ograniczyć liczbę wizytatorów zajmujących się wyłącznie kontrolą. Często to są formalne wizytacje, które nic nie wnoszą. Chcemy wprowadzić, jak już wspomniałem, ten system elektroniczny, system ewidencji pracy sędziów, a jednocześnie mierzenia ich obciążeń na wzór rozwiązań, zwłaszcza niemieckich. Zamierzamy ustanowić zasadę niezmienności składu raz wylosowanego sądu. Chcemy związać sędziego z określonym referatem spraw. On będzie za te sprawy odpowiedzialny, on ma je znać dobrze i ma je prowadzić. Przegląd resortów, jaki był okazją do tych wszystkich deklaracji, on potrwa do końca stycznia. Po przeglądzie są już także MSWiA, MON, Ministerstwo Zdrowia i resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. O przeglądzie resortów mówił reporter Polskiego Radia 24 Lucjan Olszówka. Ameryka będzie miała dziś nowego przywódcę. Za 2 godziny w Waszyngtonie Donald Trump złoży przysięgę na wierność konstytucji i zostanie 45. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Wierzę, że tak jak większość prezydentów, otoczy się inteligentnymi ludźmi, którym Ameryka leży na sercu. Cieszę się, że jestem świadkiem historii i biorę w niej udział. Uważam, że Donald Trump zaprowadzi nas daleko. Mam nadzieję, że dorośnie do stanowiska, jakie obejmuje. On zna się na gospodarce, ale nigdy nie był politykiem, więc mam nadzieję, że będzie słuchał i się uczył. Prowadził kampanię pod hasłem przywrócić wspaniałość Ameryce. Ameryka już jest wspaniała, ale mam nadzieję, że ją jeszcze poprawi. Myślę, że pan Trump przyniesie powiew świeżego powietrza do naszej polityki zagranicznej i że znów będziemy przewodzić światu i zapewnimy mu bezpieczeństwo. Nadzieje i obawy związane z prezydenturą Donalda Trumpa ma też amerykańska Polonia. Pani Bożena, która wybrała się na zakupy do jednego z polskich sklepów w Chicago, uważa, iż fakt, że Donald Trump nie jest rasowym politykiem, nie świadczy o tym, że będzie niedoświadczonym, a przez to gorszym prezydentem. Reagan też nie był politykiem i wydaje mi się, że da sobie radę. Pani Ania, która na co dzień mieszka wraz z rodziną na słonecznej Florydzie, do Trumpa nie jest do końca przekonana. Ma ku temu jeden istotny powód. Obawiam się troszkę prezydentury Donalda Trumpa, ponieważ najprawdopodobniej będzie chciał zlikwidować tańsze ubezpieczenia zdrowotne, które zostały stworzone przez Baracka Obamę. A akurat ja i moja rodzina właśnie z nich korzystamy. Podczas prowadzonej kampanii zaraz po wyborach Donald Trump z uznaniem mówił o Polakach i przyszłej współpracy na linii Waszyngton-Warszawa. Pozostaje pytanie, czy więcej w tym kurtuazji, czy pójdą za tym konkrety. Miło, że zauważył w ogóle Polonię. Może teraz będzie jakiś pozytywny finisz tego. Miło, że nas zauważył, ale to ja myślę, że troszkę za późno. Ciągle to jest przed wyborami, a jak wybory przejdą, jest wszystko pusto. Podczas kampanii Donald Trump, w przeciwieństwie do Hillary Clinton, dwukrotnie spotykał się ze środowiskami polonijnymi w Chicago oraz na Florydzie. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Organizatorzy dzisiejszej ceremonii zaprzysiężenia Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych spodziewają się, że weźmie w niej udział kilkaset tysięcy Amerykanów. Polskie Radio 24 będzie transmitować po 17:00 uroczystość inauguracji prezydentury Donalda Trumpa. W Białymstoku otwarto pierwszy w Polsce punkt informacyjny dla kandydatów do Wojsk Obrony Terytorialnej. Uroczystość odbyła się z udziałem ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Szef resortu obrony mówił, że to wydarzenie jest nie mniej istotne niż obecność wojsk amerykańskich w Polsce. Dodał, że bezpieczeństwo kraju musi być gwarantowane przede wszystkim przez własne zdolności obronne. Wojska Obrony Terytorialnej kraju są właśnie tym elementem, który w sposób bardzo zasadniczy zwiększy nasze zdolności obronne przez zakorzenienie ich w społeczności lokalnej, przez nabycie zdolności zwalczania dywersji i zwalczania
tego, co nazywamy agresją hybrydową. Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj sił zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej. Pierwsze dowództwa brygad powstały we wschodniej Polsce, w Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie. Polska i Litwa powinny się skupić na współpracy regionalnej, w tym na energetyce. Takiego zdania jest litewski szef MSZ Linas Linkevičius, który spotkał się z ekspertami w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych w Warszawie. Minister spraw zagranicznych Litwy przyznał, że istnieją problemy w stosunkach dwustronnych. Nie powinny być one jednak przeszkodą we współpracy w obliczu wyzwań, przed którymi stoją obydwa państwa. Podkreślił, że jednym z nich jest polityka Rosji. Rosja to nie supermocarstwo, a superproblem ze względu na swoje działania w sąsiedztwie, ze względu na próby wytyczenia nowych granic w Europie w XXI wieku. W tym kontekście Linas Linkevičius wymienił też kwestie energetyczne. Energetyka to nie tylko sama energia czy gospodarka, to kwestia suwerenności. Można być niepodległym, należeć do Unii Europejskiej czy NATO, ale jeśli jest jedno źródło surowców, to nie ma niezależności. Kolejnym wyzwaniem, przed którymi stoją Polska i Litwa, jest prowadzona przez Rosję wojna informacyjna. Wilno i Warszawa powinny działać wspólnie także na rzecz Partnerstwa Wschodniego. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Głównym punktem wizyty w Warszawie litewskiego szefa MSZ jest spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Polski, Witoldem Waszczykowskim. Prokuratura chce jak najszybciej przesłuchać świadka wypadku, w którym zginął poseł Rafał Wójcikowski. Poinformował o tym Krzysztof Kopania, rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi, która będzie prowadzić postępowanie w tej sprawie. Jak wcześniej informowaliśmy, świadek zdarzenia, który zadzwonił do Radia Kierowców programu pierwszego Polskiego Radia, powiedział, że próbował ratować posła Rafała Wójcikowskiego. Relacjonował, że według niego ratownicy się nie sprawdzili i stracili 4 najcenniejsze minuty. Krzysztof Kopania podkreślił, że te informacje zostaną zweryfikowane. Polskie Radio 24. Sport. W studiu jest Tomasz Kowalczyk z Naczelnej Redakcji Sportowej Polskiego Radia. Dzień dobry, zaczynamy od tenisa. Łukasz Kubot, grający razem z Yang Yangchan z Tajwanu, awansowali do drugiej rundy gry mieszanej wielkoszlemowego turnieju Australian Open. Polsko-tajwańska para w pierwszym meczu pokonała Australijczyków Darię Gawrilową i Luka Savila 6-3, 7-5. Kolejnymi rywalami Kubota i Chan będą zwycięzcy rywalizacji pomiędzy Słowenką Kateriną Srebotnik, Michaelem Venusem z Nowej Zelandii oraz z Kanadyjką Gabrielą Dąbrowski i reprezentantem Indii Roanem Bopaną. Magdalinet i francuska Alize Cornet odpadły z kolei z gry deblowej. W meczu drugiej rundy w Melbourne polsko-francuska para przegrała z Japonkami Eri Hozumi i Miko Kato 6-3, 3-6 i 3-6. Linet wcześniej na pierwszej rundzie zakończyła rywalizację w grze pojedynczej. A w trzeciej rundzie rywalizacji singlistów dzisiaj bez niespodzianek numer 1 turnieju Brytyjczyk Andy Murray w 3 setach pokonał Amerykanina Sama Kerreya. W grze kobiet reprezentantka Niemiec Angelika Kerber, która prowadzi w rankingu WTA, wygrała z Czeszką Kristiną Pliszkową 6-0, 6-4 i jest już w 1/8 finału. Niemiecki Związek Piłkarski oficjalnie zgłosił się do organizacji Mistrzostw Europy w 2024 roku. W prezentacji przedstawił 10 stadionów, na których mogły odbywać by się mecze. Decyzja UEFA ma zapaść we wrześniu 2018 roku. O organizację turnieju ubiega się także Turcja. Federacje mogą zgłaszać swoje aplikacje jeszcze do 3 marca. Przypomnijmy, że w 2020 roku Mistrzostwa Europy odbędą się na 13 stadionach całej Europy w turnieju, który po raz pierwszy w historii nie będzie miał konkretnego gospodarza. Prowadzona przez Henryka Kasperczaka piłkarska reprezentacja Tunezji pokonała wczoraj Algierię 2-1 w meczu drugiej kolejki grupy B Pucharu Narodów Afryki, który jest rozgrywany w Gabonie. Dzięki wygranej drużyna polskiego trenera wciąż ma szansę na grę w ćwierćfinale rozgrywek. Jerzy Engel, były selekcjoner reprezentacji Polski, kibicuje swojemu koledze po fachu i ma nadzieję, że to ekipa polskiego szkoleniowca awansuje do fazy pucharowej. To jest szalenie ważne, żeby znać dobrze te warunki, żeby mówić ich językiem, bo on świetnie mówi po francusku, a więc ma bardzo dobry kontakt i jestem przekonany, że sobie poradzi, że będzie miał jeszcze wiele satysfakcji. Wszyscy życzymy mu bardzo dobrze, bo to jest radość, kiedy się widzi i polskich zawodników grających dobrze za granicą i polskich trenerów, którzy pracują za granicą z sukcesami. Decydujący o awansie mecz trzeciej kolejki zostanie rozegrany w poniedziałek.
Tunezja zagra z Zimbabwe i wystarczy jej remis. Dziś natomiast mecze grupy C, Wybrzeże Kości Słoniowej, Demokratyczna Republika Konga oraz Maroko-Togo. Prognoza pogody. Marznący deszcz tworzący gołoleć występuje prawie w całej Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla 10 województw: lubuskiego, wielkopolskiego, części kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Grażyna Dąbrowska z IMGW powiedziała, że powinni uważać zarówno kierowcy, jak i piesi. Jest to bardzo niebezpieczna sytuacja, dlatego że przy lekko ujemnej temperaturze powietrza, albo też temperaturze w okolicach zera, na wysokości 2 metrów, przy powierzchni gruntu jest jeszcze temperatura ujemna, deszcz pada i w związku z tym przy stykaniu się z powierzchnią gruntu, z nawierzchnią on zamarza, tworząc szklankę. Bo jest to lód występujący również na czarnych nawierzchniach. Pozornie wydaje się, że tam nic być nie powinno, a jest lód. Ostrzeżenia będą obowiązywały do jutrzejszego poranka, ale niewykluczone, że zostaną przedłużone. W nocy najniższa temperatura może być w kotlinach górskich do minus 9 stopni Celsjusza. Słabe opady i mrzawki utrzymają się w całym kraju. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Moja żona stosuje chyba Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają boczki. Suplement diety chyba Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, procesor Intel Core i3, dysk 1000 giga za jedyne 1499 zł. Nowoczesny telewizor Sharp LED Smart TV 55 cali za jedyne 2299 zł. Dwudrzwiowa lodówka Amika, klasa energetyczna A+, za jedyne 799 zł. Nigdy nie eksperymentuję, gdy moja córka jest chora i kaszle. Od zawsze podaję jej Pulneo. Pulneo leczy kaszel, działa przeciwzapalnie i pozwala szybko pokonać chorobę. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Benspiryt 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Już teraz kumulacja w Lotto. 7 milionów złotych. Weź los w swoje ręce i zostań milionerem. Wygraj 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halitomin. Suplement diety Halitomin zawiera cynk, który wiąże lotne związki siarki będące przyczyną przykrego zapachu i redukuje ich wytwarzanie w jamie ustnej. Halitomin. Patent na nieświeży oddech. Na zegarze 15:17 słuchają Państwo Polskiego Radia 24, piątek, 20 dzień stycznia. Jakub Kukla, zapraszam do godziny 17. Polskie Radio 24. Gorący temat. Trwa przegląd resortów. Dziś premier Beata Szydło spotkała się z ministrem koordynatorem służb specjalnych Mariuszem Kamińskim i z ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym Zbigniewem Ziobrą. O zmianach planowanych w sądownictwie już dziś na naszej antenie mówiliśmy. Teraz czas na służby specjalne. Przy telefonie Dorota Kania, Gazeta Polska i zastępca redaktora naczelnego portalu Niezależna.pl. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiem, jak pani odebrała wystąpienie ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego, ale wydaje mi się, że było ono dość powściągliwe. Ja nie spodziewałam się, że będzie bardziej ofensywne, czy bardziej szczegółowe, dlatego że specyfika służb jest taka, że im mniej się o nich mówi, tym jest lepiej. Ja obserwując to, co się dzieje w ostatnim roku w Polsce, ta sytuacja, mogę powiedzieć tak, ta sytuacja w naszym państwie jest wizytówką działania służb. Proszę zauważyć, że ile w naszym kraju odbywa się różnego rodzaju imprez zagranicznych, z udziałem zagranicznych gości. Ile na terenie Polski jest organizowanych na przykład konferencji, gdzie kraje wybierają jako kraje organizujące właśnie Polskę. Dlaczego? Właśnie dlatego, że Polska jest krajem bezpiecznym.
A dlaczego jest krajem bezpiecznym? Ponieważ dobrze działają służby i nie dochodzi do zamachów, ataków, incydentów, czy jakkolwiek, jakiegokolwiek zagrożenia. Przy tej okazji oczywiście musiały pojawić się dwie nazwy, dwa wydarzenia z zeszłego roku, czyli szczyt NATO w Warszawie, to po pierwsze. Po drugie także Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Minister mówił o nich jako o wzorcowo przeprowadzonych. Można się pod tym stwierdzeniem podpisać? Pani by się pod nim podpisała? Ja myślę, że na pewno było to bardzo dobre, na pewno to była bardzo dobra organizacja i to nie jest tylko i wyłącznie w sferze domniemań czy pobożnych życzeń, ale to są fakty, tak? Zobaczmy, jak przebiegły Światowe Dni Młodzieży, zobaczmy, jak przebiegł szczyt NATO. Były oczywiście informacje o zagrożeniach, natomiast służby działały dobrze. I nie było żadnych sytuacji, które by mogły doprowadzić do tego, że albo to wydarzenie, albo ludzie byliby w stanie zagrożenia. W swojej części wystąpienia premier Beata Szydło powiedziała, że jej zdaniem teraz służby działają tak, jak działać powinny. Co się takiego zmieniło w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, że właśnie teraz działają tak, jak należy? Ja myślę, że to się zmieniło i jestem o tym przekonana również, że służby przestały się zajmować inwigilacją obywateli lub też opozycji, a zajęły się rzeczywiście bezpieczeństwem państwa. Wystarczy przypomnieć to, co się działo za czasów rządów w ABW Krzysztofa Bondaryka. Za czasów, kiedy faktycznym nadzorcą służb specjalnych był Donald Tusk. Przecież mieliśmy aferę związaną z inwigilacją i dziennikarze. I polityków. Służby posługiwały jak chciały. Przecież sam dzisiaj minister Mariusz Kamiński powiedział, że jak zobaczył dokumenty, to zrobiło to im ogromne wrażenie. Że ogromna operacja służb, która była skierowana przeciwko jednej osobie, czyli przeciwko niemu. Ale my wiemy również dziennikarze, że służby podsłuchiwały, że służby inwigilowały. Przecież jeden z pierwszych audytów, który był opublikowany ze służb specjalnych, dotyczył właśnie inwigilacji dziennikarzy czy lub polityków. A także osób postronnych, bo przecież jak byli dziennikarze objęci inwigilacją, to również inwigilacją były objęte ich rodziny. Służby, jeszcze chciałam tylko jedną rzecz dodać. Słynna historia związana z zagrożeniem innych ze strony obcych wywiadów. Cały czas byliśmy przez 8 lat utrzymywani, no może nie przez 8, przez 7 lat utrzymywani w przekonaniu, że wszystko jest w porządku, że nie ma działań nasilonych na terenie Polski. Teraz okazuje się, że jednak tak nie było, że jednak służby, rosyjskie służby specjalne bardzo silnie infiltrowały Polskę. A dziś minister, koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński mówił w trakcie konferencji, że jest przygotowany szczegółowy plan wzmocnienia i modernizacji służb specjalnych. To są w tej chwili najważniejsze zadania, przed jakimi stoją służby specjalne? Modernizacja i wzmocnienie tych służb. Ze względu na sytuację światową, to jest to na pewno jedno z większych wyzwań, dlatego że przecież cały czas mamy zagrożenie terroryzmem. Cały czas jest również kwestia nielegalnych migrantów. To nie jest wymysł, że kwestia ta wymyśla. To jest stan faktyczny. Przecież nieprzypadkowo pojawiają się już takie proste informatory, jak postępować w razie ataku terrorystycznego czy zagrożenia, jak się mają ludzie zachowywać. Czyli to, co wydawało nam się jeszcze kilka lat temu niemożliwe, staje się możliwe, staje się faktem. Wystarczy po prostu patrzeć na to, co się dzieje za granicami naszego kraju. Wrócę do początku swojej wypowiedzi. To dlatego Polska jest wybierana na różnego rodzaju, na przykład międzynarodowe konferencje, z tego względu, że jest państwem bezpiecznym. Ale ponieważ na terroryzm są przeznaczone gigantyczne pieniądze. Przecież terroryści cały czas się zbroją, cały czas sięgają po najnowsze technologie. Służby specjalne, nie tylko myśli Polski, ale również innych państw, nie mogą pozostać w tyle. I dlatego minister Mariusz Kamiński powiedział, że to jest najważniejsze wyzwanie. Mówił
Także minister o sprawach typowo krajowych, wspominając, że przygotowywany jest projekt ustawy o jawności życia publicznego, między innymi w sprawie oświadczeń majątkowych funkcjonariuszy publicznych, to zapowiedział na konferencji prasowej. Czemu ma służyć ów projekt ustawy? Ja myślę, że to jest związane z tym, co później mówił minister Ziobro. Dlatego, że chodzi o ściganie wielkich osób. Dlatego, że w momencie, kiedy będzie publikowane oświadczenie majątkowe, będzie wiadomy przyrost czy też ubytek majątku danej osoby publicznej. Przecież wystarczy sprawdzić oświadczenie majątkowe posłów, czy osób, które musiały publikować tego rodzaju oświadczenie. I tam widać, kto jakieś dochody, kto jakieś wzbogacenia, jeżeli tak to z jakiego tytułu. I to jest najbardziej kluczowe. Bo jeżeli jest, to nie chodzi o to, żeby ktoś nie mógł się wzbogacić, bo to nie jest niczym złym. Natomiast zamożne społeczeństwo jest kazanem, powiedziałem, że jeżeli jest społeczeństwo zamożne, to tylko ludziom się żyje lepiej. Ja bym zwróciła uwagę na coś innego, na brak udokumentowanych dochodów. I zapewne o to chodziło w tym, żeby w momencie, kiedy jest brak udokumentowanych dochodów, a jest wzrost tego majątku, to wówczas służby mogą zwrócić uwagę, o co chodzi, ale nie tylko służby, ale również i obywatele, żeby obywatele widzieli, że nie czarno na białym, że to nie jest, jak chce przedstawić opozycja, polowanie na czarownicę, czy ściganie opozycji, tylko że jest to normalne działanie, rutynowe działanie, ale nie tylko wobec opozycji, ale również wobec polityków rządzących. Chociaż pojawiają się też uwagi, i o tym mówiliśmy w części poświęconej planowanej reformie sądownictwa, że już teraz część osób publicznych musi udostępniać, musi publikować swoje oświadczenie majątkowe. Chodzi o to, żeby one na bieżąco były weryfikowane, żeby na bieżąco były sprawdzane, czy są zgodne z rzeczywistością. Sama publikacja to jeszcze nie jest załatwienie sprawy. A poza tym jeszcze tutaj jest jednak bardzo ważna rzecz, bo nie sposób rozpatrywać wystąpienia i komentować wystąpienia pana ministra Kamińskiego w oderwaniu pana ministra Ziobro. Przecież służby specjalne mają również w swojej działalności operacyjne. I jest tak, jak mówił pan minister Ziobro, że ściganie afer, prawda, podwyższenie kar, nie może być tak, że są gigantyczne afery finansowe, które są nierozliczone, że nie a muszą się tam grzać tak bardzo? Przecież mamy kilka potężnych afer na przestrzeni ostatnich, tylko ostatnich 4 lat rządów Platformy Obywatelskiej. Ja nie mówię już wcześniej. Ale czy ktoś za to poniósł karę? Czy ktoś został za to rozliczony? Na przykład Amber Gold poza Marcinem Giftą i jego żoną nikt nie poniósł odpowiedzialności. A już do tej pory z prawa raczej wiemy, że on nie mógł sam, to małżeństwo nie mogło samo być konstruktorem tak potężnej afery finansowej. Więc w momencie, kiedy służby zaczynają również działać i kiedy będą te oświadczenia publikowane, to wtedy również obywatele będą mogli zobaczyć w przypadku, gdyby na przykład doszło hipotetycznie do zatrzymań, do śledztwa, obywatele będą mogli sprawdzić, czy rzeczywiście były podstawy, czy nie było podstaw. Jeszcze na chwilę chciałbym wrócić do ustawy o jawności życia publicznego. Minister Kamiński zapowiedział uregulowanie statusu tzw. sygnalistów. Przy okazji wyjaśnił, kim owi sygnaliści są. Chodzi o obywateli, którzy przekazują informacje na temat możliwości korupcji, popełnienia przestępstwa w swoim miejscu pracy czy w swoim środowisku. W jaki sposób można uregulować status sygnalistów? Ja myślę, że to jest na tej zasadzie, że tutaj są odpowiednie instrumenty prawne, bo rozumiem, że to chodzi o to, żeby zwolnić ich od odpowiedzialności karnej, jeżeli są zamieszani w jakiś nielegalny proceder. Czy to o to, bo akurat tej części wystąpienia ministra Kamińskiego nie słuchałam, bo znaczy wysłaniu nie przysłuchałam się dość dokładnie. To dwa słowa wyjaśnienia jeszcze, bo minister stwierdził, że chodzi między innymi o stworzenie pewnej ochrony dla tych obywateli, o których mówiliśmy, czyli dla sygnalistów, tak żeby nie mogli być z tytułu swojej obywatelskiej postawy szykanowani, na przykład w miejscu pracy.
Więc ja to tak odbieram, że ja jest to po pierwsze, czyli tak myślałam, że jeżeli są to osoby, które uczestniczyły w tym, oczywiście, żeby ściągnąć z nich odpowiedzialność prawną, ale to już jest w tej chwili funkcjonuje taki przepis, a druga sprawa, żeby jak w jakiś sposób im zagwarantować anonimowość lub też To wiadomo. Tak, żeby wiadomo było, o kogo chodzi, żeby zapewnić im pracę w danym miejscu, czy też przeniesienie w inne miejsce pracy. Czyli mówiąc wprost, żeby taki człowiek nie był pozbawiony pracy. Przy okazji minister wskazywał jeszcze, że tego rodzaju rozwiązania istnieją w prawodawstwach wielu europejskich państw. W Polsce ta sprawa jeszcze do końca rozwiązana nie jest. Dlatego, że tutaj się